Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Bardzo ładna dzisiaj pogoda. Śnieg z deszczem pada. To się odechciewa na dworze coś robić. To się zajmiemy robotą w środku. Bo tak chodzę, patrzę. I tu jest ten odchowalnik taki, co będzie w kurniku. Od góry chcę założyć siatkę, żeby tam kury im nie wskakiwały, a nie one jak podrosną nie wyskakiwały. I kurczę, dać im żreć czy coś, to tutaj nie idzie sięgnąć. Nawet jak będzie słoma, tu jest za wysoko. I wymyśliłem, że zrobię tutaj drzwiczki zamykane, że tu się będzie cyk otwierało i będzie można chociaż dać im tam jeść, pić. No bo wiecie, można by tam jakoś wskakiwać bokiem czy coś, ale jak się, nie wiem, rano jedzie do roboty, jest mało czasu, to żeby to się szybko dało zrobić. I zaraz zaczniemy coś tu działać. Znając moje zdolności i moje dwie lewe ręce, to cud jak to będzie jako tako działało, ale spróbujemy. O, zobaczyła mnie ta ekipa w kurniku, już cała się schodzi. Chodźcie, bo brzydka pogoda, jeszcze się pozaziębiacie i co? Pierwsze co, to trzeba prąd tam dociągnąć. Kabel już znalazłem na szczęście. To rozciągamy. Mam nadzieję, że nie jest zbyt poplątany. Jakoś idzie póki co. Może dociągnie. O, dobra. Nie jest źle. Tu się chowacie? Jo, się wszyscy zbiegli, jak tu robota ma być. Żeby pomóc. Dobra, sięgnęło. Teraz trzeba iść po wyżynarkę. Trudniejsze będzie miała zadanie niż ten karton ostatnio. Jest wyżynarka, to można zacząć działać. Przyszła nawet perełka pomóc. Kolejna dobra wiadomość, to ten kabel działa. Ustawię tutaj na jakąś tam szybszą prędkość. I spróbujemy to zrobić. Tylko jak to wyżnąć? No tak jakoś tu. I aby w gwoździe nie trafić. To będzie luks. Nie idzie źle. Prawie równo. Jak na pierwszy raz w życiu, to nie jest źle. Trochę się kogutek zestresował, co tu się wyprawia. Dobra, spróbujemy teraz dół. No dół poszedł już zdecydowanie lepiej. Bo tutaj to krzywizna. To się najwyżej kawałek jeszcze ułożnie. Tam szpary mogą być, to nic nie szkodzi. Teraz tu do góry. I nawet ta wyżynarka dała radę. No te grubsze deski tutaj przeciąć. Widać tam coś? Pewnie tak. Jeszcze tu trzeba będzie obeżnąć, nie? To może damy radę. Dobra, do góry. I leci. Tu zmieściliśmy się za tym. Elegancko. No piękne drzwiczki. Już widać zarys. Tu. Ale żeby one jeszcze obleciały, już się tu w miarę wyjmują, to jeszcze trzeba użnąć te dwie deski, ale to muszę tutaj do środka wskoczyć. To nie jest proste zadanie. Jakoś się przelezie. A po nie, co będę przełaził? Oknem wejdę. No, dobra. Bo to jest okno, żeby nim wchodzić przecież. Oj, ja nie mam 200 lat. Dobra, udało się. Gdzie to tu? Dobra, tak mniej więcej na tej wysokości to będzie dobrze. I uwaga, uwaga, już niby wszystko obcięte. A jak? No elegancko. Jestem bardzo zadowolony z siebie. No ale to nie wszystko, jeszcze zawiaski trzeba zrobić, żeby to się jakoś otwierało, zamykało. Wiecie, o co chodzi. Ten najkrzywszy bok trochę skrócę, to wiecie, się nie będzie blokowało, jak się będzie otwierało, zamykało. Tak aby nie za dużo, żeby tam nie wychodziły kurczaki. Czy równiej, to nie wiem, ale trochę odeszło, może trochę za dużo nawet. Zaraz to
przymierzymy, o trochę odeszło. Ale nie jest źle. Dojdą zawiaski, będzie elegancko. Tylko to chyba trochę wyżej trzeba. No tak, to coś się podłoży. Skompletowałem niezbędny sprzęt, co zawsze zabiera kupę czasu, bo wszystkiego trzeba szukać. Są wkręty, jakieś tam się dobierze. Są zawiaski, to chyba tak trzeba przymocować. Tak myślałem, żeby zawiaski zrobić z tej strony, ale przecież wygodniej będzie z tej, żeby tu się otwierało. Nie czerwona? Przyszła pomóc. Dobrze byś coś pomogła. Samemu to ciężko. Najpierw sobie je wkręcę tutaj, bo po co na stojącym to niewygodnie. O, tego gdzieś tu. I Francja elegancja, przykręcamy. No i przykręcone. Na dwie śrubki powinno starczyć. A ta tu siedzi, mnie obserwuje. Obserwuj, ucz się. Nie perła? O, a z tej deski co odciąłem, to sobie podkładki zrobię. A perełka tu szaleje. Ara, nogo się przytrzyma. Może się uda. Co ma się nie udać? Teraz podłożymy je sobie tutaj. Mniej więcej elegancko. I przymierzymy drzwi, ale to muszę gdzieś kamerę odstawić, bo to dwie ręce są potrzebne. No luks to się prezentuje. Trochę szpary szerokie mi wyszły. No ale trudno, już nie będę tego zmieniał. Kurczak tu chyba nie wyjdzie. A jak wyjdzie, to się kawałek siateczki zabije czy czegoś. Zawiaski przykręcone. To teraz chwila prawdy. Można zabrać podkładki. No i zobaczymy, jak to działa. No luks. Ja wiem, że mógłbym to odbić, ale to nie chcę odchodzić. Jak się to odbija, to całe się łamie i jest wcale nie tak, jak trzeba. Ale teraz o. Cyk. I luks. Teraz trzeba tu jakieś zamknięcie wymyślić. Bo tak to będzie się samo otwierało, zamykało. Oj, nawet nie, w drugą stronę nie idzie, tylko w to. No trochę ta szpara mnie tu martwi. Nie jest może jakaś wielka, o tak palca przystawię, żebyście mieli porównanie. No ale trochę jest. Spokojnie, coś się pomyśli. Nie perła? A ty co tutaj szukasz? Narzędzi mi nie przestawił, bo tutaj nic nie mogę znaleźć. A ja znalazłem luk z haczyk. Nie mam pojęcia, po co go kiedyś kupiłem. Jak widać, już trochę leży w garażu. Ale jest, zaraz go zamontujemy. Prawda, że elegancko? Prawie równo. To teraz trzeba te drugie ustrojstwo, tak żeby się z tym zamykało. Dobra, przykręcone. Chwila prawdy. Zobaczymy, czy to funkcjonuje. No, funkcjonuje. Tylko ta szpara tutaj. Ale mi pomysł wpadł do głowy. Od tej drugiej strony, tutaj, zabiję tak deseczkę, to i te drzwi nie będą się bujały tu do tyłu i szpara się zasłoni. No, to ja to mam łeb. Piękna pogoda. Prześliczna. A co tam, zjadł już ten słonecznik? No, większość zjadły. A tutaj wam teraz wrzucę, co udało mi się nagrać ostatnio. Patrzcie. Ktoś wie, co to za ptaki? Ja tak porównywałem. Ta druga to bogatka. Ale ta pierwsza to chyba sikorka uboga. Jeszcze tam podobna jest ta czarnogłówka, ale raczej uboga. Tak patrząc na bazę, to prędzej uboga by tu przyleciała niż jakaś inna. A po co ja tu idę? Bo tu są deski z tego starego karmnika. Tyle zostało. Możecie się tam cofnąć. To jeden z pierwszych odcinków tu na bazie. No może nie z pierwszych, ale taki nie za stary. Weźmiemy deseczkę i zamontujemy. Albo nawet dwie wezmę w razie czego. Nie, te to zbite są. O! No i tak ubywa tego starego karmnika. Niedługo się pewnie skończy.
No teraz to się sam złapałem, już chciałem iść tam do okienka od razu, ale mówię po co, przecież tutaj drzwi sobie zrobiłem eleganckie do wchodzenia i do wychodzenia, nie perełka? A tu już następna siedzi. Siedź, no nie przejmuj się. Perełka, nie strasz jej. A my tu montaż. Trochę wystaje ta deska u góry, ale to żaden kłopot, bo to zara tu się użnie. O, poleciało. Trochę lepiej. Teraz chwila prawdy. Zamykamy. O, haczyk łapie. Elegancko. Tu dołem to nie przejdą przecież. A niech trochę widzą, co się dzieje. No bardzo ładne drzwiczki. Patrzcie, a ta w kolejce czeka na gniazdo. No takim się ta miejscówka spodobała, że z żadnej innej nie chcą teraz korzystać. Przynajmniej jajka mam w jednym miejscu do zebrania. I na dzisiaj to wszystko w tym gniocie. Powiem wam szczerze, że jestem z siebie mega zadowolony. Te drzwiczki to pierwsza klasa działają. Trzeba tu będzie sprzątnąć, wszystko pochować na swoje miejsce. To może będę mniej szukał po tym. Ale patrzcie, cyk. Cyk i haczyk nawet pasuje. Jakichś dziur wielkich nie ma. Tu dołem chyba nie przejdą, a będą miały wgląd w sytuację. No te stare to na pewno nie przejdą. I teraz rano czy coś. Cyk i można tutaj jedzenie im dać, picie. Nawet sprzątnąć, wleść. No bo tu od góry to ma być siatka, żeby tam im nie wskakiwały. Zaraz ta się do niej przykoleguje jednak. No dobra, nie przedłużam. Zamykamy odchowalnik elegancki. I ja się z wami żegnam. Do zobaczenia jutro. Cześć. Najchętniej bym teraz zrobił to samo co perełka. Czyli się rozłożył na kanapie. Ale nie ma czasu. Lecę wam to montować i wrzucać, żeby gnioty były regularnie. Perełka, pożegnaj się z widzami.